Cześć. Dziś opowiemy sobie o serialu Euphoria, który właśnie świeżo zadebiutował na platformie HBO. I've actually been really happy. You've been clean for like 2 weeks, right? Yes. No, come here. Oh my god. I've never met anyone like Jules. Euphoria jest to serial o nastolatkach, ale z pewnością dla widzów dorosłych. Motywem przewodnim tego tytułu są trzy rzeczy: seks, narkotyki i media społecznościowe. Widzimy tu obraz współczesnego amerykańskiego nastolatka, żyjącego gdzieś na sielankowych przedmieściach, ale tak naprawdę rzeczywistość tych pozornie beztroskich dzieciaków jest docna, przegnita i utopiona w całym ogromnym morzu narkotyków. Z tego typu tematami mieliśmy już do czynienia na przykład w serialu Skins i mam wrażenie, że Skins był bardziej szokujący przez to, że był pierwszy. Natomiast na pewno na rynku amerykańskim serial Euphoria wywołał już spore zamieszanie i spore oburzenie tak zwanych konserwatywnych mediów. Widziałem taką relację w Fox News, który przestrzega, żeby absolutnie nie dopuszczać dzieci do tego tytułu, bo jest to całkowicie perwersyjny produkt. How'd you survive that OD? To my sister. Just got me thinking about how it affects the rest of their lives, you know? Living with the fear that at any moment they could lose everything, especially the people that they love. Cóż tak zgorszyło naszych amerykańskich komentatorów? Otóż no, mamy tam scenę seksu dorosłego z nastolatką. Oczywiście jest to aktorka dorosła, ale no, jest to bardzo kontrowersyjna scena, tym bardziej jak na kino Young Adult. Bardzo śmiało ukazane narkotyczne odloty, też bardzo takie, bym powiedział, trywialne, takie wręcz slutty, jak to się mówi po angielsku, podejście do tematu seksu. Jak wręcz bycie taką zdzirą jest na topie. Amerykańskie media konserwatywne są naprawdę oburzone. No, mówi się o przełamaniu pewnych barier, o przełamaniu pewnych tabu, złamaniu granic, które do tej pory w amerykańskiej przynajmniej telewizji, bo w brytyjskiej to nie oszukujmy się, były one już łamane, ale w amerykańskiej telewizji łamane nie były. I mamy tutaj po prostu bardzo śmiałe sceny seksu, mamy niesamowicie wyuzdane zachowanie ze strony naszych nastoletnich bohaterów. Mamy narkotyki lejące się strumieniami. To jest jazda na całego bez trzymanki i też są bardzo fajne sceny, które ukazują ten high. On tu jest bardzo taki, bym powiedział, hipnotyczny i atrakcyjnie pokazany, co też mogło się wydawać dla zaniepokojonych amerykańskich rodziców po prostu groźne. Dlatego, że to jest pokazanie narkotyków w sposób taki, bym powiedział, kuszący. Most people, they're all just lost. It made me feel like you weren't proud to be my boyfriend. Serial jest bardzo taki momentami wręcz naturalistyczny. Zaczyna się sceną porodu. Kamera znajduje się w łonie matki i nasza główna bohaterka, czyli Rue, snuje opowieść. Zarysowuje nam taką swoją drogę, takie tło od czasu właśnie narodzin do czasu, kiedy stała się nastolatką, poprzez różne perypetie z dzieciństwa, różne diagnozy, które jej stawiali psychiatrzy. No, widzimy tutaj taką, bym powiedział, trochę nadopiekuńczość ze strony jej rodziców. Być może ona wcale nie była na nic chora, ale od razu wiadomo, jak to w Stanach, wrzucono ją na jakieś psychotropy. Ona miała też jakieś takie blackoutowe epizody i przy jednym z takich epizodów urwał jej się film. Ona jeszcze wtedy nie miała problemu z narkotykami, natomiast pierwszy poważny kontakt z narkotykami miała w szpitalu. To znaczy podano jej po prostu jakiś mocny uspokajacz i wtedy ona poczuła, że to jest to. To jest to, co ją uspokaja, to jest to, co koi te jej niestabilne nerwy i chciała, żeby tak już było zawsze. W ogóle warto zwrócić uwagę na to, że aktorka, która gra Rue, która znana jest bardziej z takich disneyowskich produkcji, znana jest też z twórczości muzycznej, no, wcieliła się w tą rolę niesamowicie przekonująco. Ona jest po prostu całkowicie swoją postacią. To jest tak zblazowana dziewczyna, tak wkręcona, tak jakaś taka odjechana w tym takim narkotycznym transie, że ja absolutnie kupuję tą postać. No, nie widziałem dawno takiej
mega kreacji, wykonaniu młodej aktorki, także no tutaj naprawdę chapeau bas. Kolejną główną bohaterką, która dołącza z biegiem do tej, powiedzmy, głównej osi narracji w fabule, to jest Jules. To jest takie troszkę lustrzane odbicie Rue, czyli dziewczyna, jak to nazwał jeden ją bohater, taka świrnięta czarodziejka z Księżyca, która lubi robić bardzo, delikatnie mówiąc, szalone rzeczy. Na przykład umawia się z facetem, który mógłby być jej co najmniej ojcem, na ostry seks w motelu. Czy jest to serial dla młodzieży? Ja myślę, że tak, aczkolwiek jest to serial dla młodzieży 18+. Nie mam złudzeń, że będą to oglądać młodzi ludzie i bardzo młodzi ludzie, ale jest to serial, który no, należy brać z pewną dozą dystansu, dlatego że on pokazuje pewien wycinek rzeczywistości. On nie moralizuje, on pokazuje narkotyki w bardzo taki, można by powiedzieć, nawet atrakcyjny sposób. I to jest takie wkręcające, prawda? I to może być takie alarmujące dla ludzi, którzy nie mają tego typu doświadczeń i nie mają takiego dystansu, no bo tutaj mamy po prostu taki atrakcyjny obrazek młodej ćpunki, można powiedzieć. Ona ledwo wychodzi z odwyku i pierwsze, co robi, to chce się naćpać. Hey, I'm Rue. I'm an addict. You've come a long way. Take your time. You're delicate. Not delicate. Yes, you are. To, co jest z pewnością bardzo mocnym atutem w tym serialu, to muzyka. Już dawno nie widziałem tak fenomenalnie zrobionej ścieżki dźwiękowej, tak w punkt dobranych utworów muzycznych i tak świetnie wplecionych w fabułę, między dialogi. Ten serial pod tym względem, pod względem muzycznym, on wręcz ma takie idealne flow. On po prostu ma taki vibe takiego trapowego hitu. Mamy tutaj fenomenalną robotę od strony osób, które były odpowiedzialne za soundtrack i za mastering tego wszystkiego, tak żeby to się nam też z fabułą i z całym obrazem i z filmem, z innymi dźwiękami spięło w taką lepką, gęstą całość. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocny atut tego serialu i myślę, że ścieżka dźwiękowa z tego serialu też zrobi niezły szum. Wrażenia po pierwszym odcinku na pewno skłaniają mnie do tego, żeby zapoznać się z kolejnymi epizodami. Jest to bardzo, bardzo mocna propozycja. Mam wrażenie, że od czasu Skins naprawdę nie pojawiło się na scenie serialowej w tej kategorii nic równie mocnego, a długo czekałem na tego typu serial. To jest serial, który ma ambicje, aby być takim brutalnym i dosyć takim wstrząsającym obrazem pokolenia. I tu właśnie widzę pewne analogie ze Skins. To znaczy mamy pewne takie lustro, także dla rodziców, którzy pewnie będą to oglądać, jak może wyglądać rzeczywiście życie ich dzieci, gdy oni nie patrzą. No a dla nas, jako dla widzów, jest to po prostu kawał świetnego kina, dlatego że tutaj reżyserzy nie bawią się z nami w jakieś takie puszczanie oka. Szokuje nas to, co widzimy, a jednocześnie jest to niesamowicie i tak wręcz szokująco atrakcyjne. To znaczy my bardzo szybko wkręcamy się w ten świat. I no, myślę, że to jest serial, który będzie pretendował do bardzo, bardzo wielu nagród i no, bardzo namiesza na amerykańskiej scenie serialowej. Już czytałem i oglądałem pewne głosy oburzenia, szczególnie w takich mediach konserwatywnych jak Fox News, tam chowajcie swoje dzieci, co to w ogóle jest, kto do tego dopuścił, etc. No, wiadomo, Amerykanie to jest dosyć konserwatywne społeczeństwo. Natomiast ja wam ten serial jak najbardziej polecam. Myślę, że to jest przede wszystkim świetnie zrobiony filmowy produkt. Jest to dopieszczone w każdym aspekcie. Fenomenalnie zagrana rzecz. Obsada aktorska, poziom aktorski, poziom dialogów, poziom ścieżki dźwiękowej, poziom pracy kamery, efektów wszelakich, które się z tym wiążą. I'm not saying I'm in love. I'm just saying I really, really like him. Every time I feel good, I think it'll last forever. But it doesn't. Nothing in high school lasts forever. Absolutnie wam ten serial polecam. Uważam, że to będzie totalny hicior.
Już po pierwszym odcinku mogę zaryzykować takie twierdzenie. Jestem bardzo ciekawy, jak wy go odbieracie. Ja już widzę pewien kolejny kontrowersyjny wątek, który scenarzyści chcą nam przemycić. Na pewno jak ktoś z was ma wnikliwe oko, to już to wychwycił. Na razie nie będę zdradzał, o co chodzi. W kolejnych odcinkach myślę, że to już wyjdzie w bardziej taki otwarty sposób. Podsumowując, Euforia, Sex, Drugs and Social Media. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał pierwszy odcinek, czego się spodziewacie po kolejnych. No i czy uważacie, że ten serial jest totalnie przegięty, czy właśnie na coś takiego czekaliście? Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Dla mnie to jest fantastyczny obrazek młodego pokolenia. Czekałem na nowe Skins, myślę, że się doczekałem. Bardzo jestem ciekawy waszego zdania. Ja na pewno będę oglądał. Myślę, że absolutnie warto mu poświęcić godzinę w tygodniu i myślę, że jeszcze wiele, wiele dobrego o nim usłyszymy. Jeśli recenzja wam się podobała, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Trzymajcie się, cześć!